Mogliśmy dziś usłyszeć fragment z Ewangelii świętego Łukasza o przyniesieniu i ofiarowaniu Jezusa w świątyni. Powinniśmy sobie zadać pytanie, dlaczego to bardzo młody Jezus, przyniesiony do świątyni, spotyka się ze światem żydowskim, z przedstawicielami tego narodu, bardzo starymi, Symeon i Anna. Dlaczego to oni mają zaświadczyć to, co zapowiada prorok Malachiasz, że oto Pan przyjdzie do swej świątyni? Dlaczego oni mają cieszyć się, a nie jacyś młodzi, nie bardziej reprezentatywni dla życia religijnego Izraela? Być może świętemu Łukaszowi chodziło o to, żeby właśnie przywołać tą wielką radość tego starca Symeona, że jednak Bóg spełnił swoją obietnicę i jeszcze widział własnymi starymi oczami choćby dziecko, które miało być tym Mesjaszem, który miał przyjść na świat. Opowiadał mi ktoś, że w pewnej rodzinie była w takim stanie bardzo już podeszłym, ale też w takim stanie jakby zobojętnienia na świat babcia. Ale narodziło się dziecko, wnuczek czy już prawnuczek, nie pamiętam. I kiedy przynieśli do tej babci, babciu, wnuk jest kolejny twój, nagle nieoczekiwanie ta babcia ożywiła się. Jak przedtem było jej obojętne, kto wchodzi, kto przychodzi do jej do pokoju. Nie interesowało już ją, kto umarł nawet na tej ulicy, ani też żadne inne światowe wydarzenia. To, że wnuk się narodził, było dla niej tak silnym impulsem, że wstała, że ucieszyła się, że go utuliła. To też ciekawe, że człowiek starszy cieszy się z radości nawet zwyczajnego dziecka, które się rodzi. A co dopiero starzec Symeon, który cieszy się i raduje z tego, że oto przyszedł Zbawiciel, przyszedł do świątyni, do miejsca dla niego. Pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć do wczorajszego dnia, ponieważ eschatologia nie jest pewnie najmocniejszą stroną ani katechizmów naszych, bo kiedyś miałem okazję sprawdzać pod względem obecności treści eschatologicznych i stwierdziłem, że prawie w ogóle nie występuje, ale też pewnie teologowie, a już zwłaszcza nie teologowie, mogą trochę się pogubić w niektórych terminach związanych ze eschatologią. Oto wczoraj mówiłem o tym, że to w związku z tym przekonaniem, że Chrystus wstąpił do piekieł. Jest to, cośmy słyszeli we wczorajszym fragmencie. I to, co może wzbudzać niepokój, zainteresowanie albo też dezorientację, to zwracam uwagę, że używamy tutaj słowa piekło w liczbie mnogiej. Te piekła. Warto by było nawet i teologom może wyjaśnić, że na kartach Pisma Świętego o tej drugiej stronie życia mamy bardzo bogaty rozwój, bardzo ciekawy rozwój. Jakbyśmy wzięli najstarsze warstwy Starego Testamentu, to znajdujemy takie piękne sformułowanie: został dołączony do zmarłych. Autor natchniony Pisma Świętego, piszący te słowa, nie wiedział, nie mógł sobie wyobrazić tego świata, gdzie żyją ci zmarli, do których zostaje dołączony kolejny zmarły. Później wygląda na to, że nieco późniejsze teksty pokazują, że jest jakiś szeol, jak nazwano, miejsce, w którym są ci, którzy pomarli. Dokładnie mówiąc, nie są tam osoby, ale ich nefesz, dusza, cienie, tak można też to oddać. Tam nie ma chwały Bożej. Jeżeli autor natchniony chce przekonać Pana Boga, żeby go nie brał z tego świata, to argumentuje w bardzo ciekawy sposób. Cóż ty z tego, że umrę, pójdę do tego świata, w którym nie ma twojej chwały. A więc w interesie Boga byłoby pozostawienie człowieka chwalącego go, modlącego się do niego, wielbiącego, żeby jak najdłużej żył, żeby Bóg miał chwałę.
Później doszło do tego, że ten Szeol został podzielony na dwie części. Dolna część dla tych potępionych, możemy powiedzieć od razu, Gehenna, znamy to słowo w języku polskim, ale ono pochodzi z nazwy doliny, Gehinnon, tej przeklętej, tej złowróżnej, tej, która jest do dzisiaj wskazywana, gdzie przede wszystkim był kult Molocha, gdzie składano ofiary z dzieci. Molochowi, który był bóstwem wcześniejszym niż Izraelici przybyli do Kanaanu. Ta dolina, to miejsce było przeklęte i dała nazwę temu miejscu, albo temu stanowi, który jest przeznaczony dla tych, którzy są potępieni. I górna część tego Szeolu z kolei jest nazywana Gan Eden, czyli tak jak jest raj, miejsce, w którym człowiek żyje, jest umieszczony przez Boga, gdzie wszystkiego, niczego mu nie brakuje, gdzie żyje w przyjaźni z Bogiem. Albo też drugie określenie dla tej górnej części, dla tych sprawiedliwych, to łono Abrahama. Echa takiego wyobrażenia o życiu po śmierci znajdujemy na kartach Ewangelii, chociażby w przypowieści o bogatym, o bogaczu i o Łazarzu, ale także w innych miejscach. To do tego odwoływał się wczoraj, czy we wczorajszym fragmencie autor listu do Hebrajczyków i do tego odwoływałem się, kiedy mówiłem o tej scenie, czy raczej ikonie zmartwychwstania Chrystusa, kiedy to właśnie z dołu, gdzie są wszyscy zmarli, wydobywa Chrystus zmartwychwstały tych, którzy są przeznaczeni do zmartwychwstania w chwale. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki.